Z tej strony Magnus i dzisiaj kolejny odcinek na mój główny kanał, właściwie to chyba pierwszy dzisiaj. Jak wiecie, albo nie wiecie, założyłem kolejny kanał Magnus Games Plus i tam wrzucam odcinki z Minecrafta. W sensie nie wiem, czy jak to wchodzi, to już wrzuciłem jakikolwiek odcinek, ale jest taki kanał. No i dzisiaj będziemy sobie czytać opinie z Among Us. Najpierw 5-gwiazdkowe, a potem coraz mniej. 10 komentarzy 5-gwiazdkowych i potem cały czas, więc 50 komentarzy. Dobra, od razu lecimy bez przedłużania. Wesoła łapka. Tylko pamiętajcie ludzie, nie ufajcie nikomu, nawet swoim koledze, bo to może być impostorem. No to jest prawda, ale jak się z nim nie gada i się nie siedzi koło niego, a ja z Maxdarem właśnie tak robimy, jak gramy w Among Us, siedzimy koło siebie, no więc... No, takie. Tak. Bardzo fajna gra, nie zacina się w ogóle. No nie. Ta gra to sus fajna gra. Fajna gra, tylko jak się podaje datę urodzenia, to wtedy się pojawia znowu i tak w kółko. No chyba nie. Już 4, teraz 5. Okej. No to wszystko jasne. Bardzo fajna gra, mogę teraz grać z kolegami i sam. No brawo. Nie mogę powiedzieć złej rzeczy o tej grze, jest ekstra, bardzo wciąga aktualnie. Umiera, ale nadal mega. Prawda. Gra jest sus, a ja zawsze jestem impo, crew mate. A. Fajna gra, Fajna gra, bo dodania nowe mapy i wszystko fajnie, polecam, co? Aha. Świetna gra, gra w nią już od 2020 roku, plus jeden, ja też. Naprawdę polecam. Fajna gra, tylko naprawcie to wyrzucanie. Polecam tą grę. Tom. Po pierwsze Tom mnie rozwaliło. Jakie wyrzucanie? Aha, nie grajcie w to o trzeciej nocy, bo amungusy was nawiedzą. Aha, właśnie, już minęło. Let's go, czwarte gwie... Serio. Zabawna, miła rozgrywka. Nie da się zdobyć skiny za darmo, jak i kupić. Są błędy gry, które na co dzień się spotyka. Jak wyrzucanie z gry, czy inne, czy irytujące elementy, takie jak wyrzucanie z gry z powodu małego pingu, co jest dość szczęsnym. Szczęsnym, co kurde... Ktoś chyba potrzebuje słownik. Przypadkiem. Ale tak ogólnie. Jeśli... Autiryzy. Naprawdę. Naprawą. Pewne minusy. Bardziej rozbudują grę. To mimo wszystko gra będzie na czyste. 5. No rozwalił mnie to, ten komentarz, naprawdę jest najgorszym komentarzem, jakiego w życiu czytałem. Powiem szczerze, nigdy nie spotkałem się na taki dziwny komentarz. Dobra. Ciekawa. No, szybkie. Nie najgorsza gra, daje 4 gwiazdki. Okej. Okay. Super gra, ale czasami nie działa. No plus 1. Uwielbiam tą grę, ale nie umiem zagrać w Road Map. Nie wiem, co to znaczy, nie chcę wiedzieć. U mnie wszystko fajnie, śmiga. Dosyć szybko się nudzi, ale i tak dobra gra. Nie. Rzadki impostor, ale fajna gierka. Byłem przy impostory 4 razy z rzędu, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. XD gra jest kozacka, mega sus, ale ogólnie tylko rzadkie trafienie na impostora. Fajna gra, moja ulubiona. Pamiętaj, nie bądź sus. Fajna gra, moja ulubiona i daje 4 gwiazdki, co za idiota. Fajna gra, ale nie ma zwierząt, a inni mają, naprawcie to. Fajna gra,
Ale czasami nie mogę połączyć się z serwerem i tracę konto. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście! A nie. A nie dziesięć. Słabo. Niezła gra. Fajna gra, ale szybki czas ją zepsuł. To jest sus. Kurde, dajecie gwiazdki, bo ludzie banują za nic i już nie mogę grać. To fajna gra, ale ma bugi. Nie wiem, ale jak klikam na grę lokalną, to nikogo nie ma. No co z... Nie, dobra, kończę. Gra dobra, ale jak wysyłam weryfikację, to nie dochodzi. Nie czaję. Super, ale Republika na start daje tylko 3 gwiazdki. Daje 3, bo jest fajna, ale próbuję się zalogować, ale mam plan. Ale nie działa. Ale nie mogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze jeden komentarz. Gra fajna, ale nie da się pisać. Jak to naprawicie, to dam 5. No chyba go powaliło, da się pisać, tylko że nie jest zalogowany na tego walonego sklepa. Nie, Google. Gry, Google. Gry, Google Play? Gry Play. Nie pamiętam, walić to. Wiecie o co. Super gra, ale po aktualizacji nie można grać. Straszne lagi, naprawcie to. No chyba coś go boli. Nie polecam tej gry. Dobra, koniec. Ja nie polecam tej gry na telefon. Bo czekasz na ludzi i czekasz na nich kilka lat. To i tak nie to. I tak ich nie będzie. Łe. No chyba nie. Po aktualizacji nie można pisać klawiaturą, proszę usuńcie to, a zamiast tego dajcie cenzurę, proszę. No chyba ich chcesz. Przed aktualizacją nie mogę zagrać z kuzynkami. No kto pytał, kurde! A to z tego, że przez aktualizację nie może ona zagrać z kuzynkami, a może z innymi graczami, to nie jest wina gry XD. Dla mnie oni bardzo zepsuli grę, bo usunęli klawiaturę i wtedy gra się, no, tak jak tutaj jest napisane, po aktualizacji. Strasznie długo się instaluje, a jak zainstalowane, to masz jeszcze większą instalację głupot. Nie ma co chodzi, a więc nic nie będę w ogóle komentować, po prostu dla mnie. Nuda, nic się nie dzieje, a szkoda, potencjał był fajny. No chyba go coś boli, nudzi, nuda. Chyba nie. Fajnie się grało, dopóki nie prowadziliście quick chata. Nie używam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. No to jeszcze dwa. Kiedyś ta gra była super, ale kiedy dodali ten czat, to wszystko zepsuli, szkoda, taka fajna gra. No nie. Gra bardzo fajna, ale czemu gram tik? Takiem. Nie rozumiem, a więc dam po prostu nie. No i teraz posypią mi się przekleństwa, tak czuję, ale nie jestem pewien, więc no nieważne. Lecimy. Tak, tylko dla zabawy. Upośledzona gra, nie mogę założyć konta, nie polecam. No debilno. On jest chyba upośledzony, jak założyć konta nie umie. Mega słabo, że jeśli chce się zagrać, to to. To to! To to! To to po braniu. Gdy trzeba coś jeszcze pobierać i mogą za to wstąpić opłatę. No co za kurde! Słuchaj, Karolina Mateusiewicz. Weź się tym Mateuszem zajmij, a nie tą grą, bo naprawdę to jest przesada. No, bardzo, ta. Ta, kasę pobrało, tak, już. 2137 tysięcy. Pewnie pobrało jej, nie? No, chyba nie. Kiedyś ta gra była fajna, a teraz jakieś coś tam ją zepsuł. Chcę się zalogować, to nic mi nie przychodzi, a wiem jak to zrobić i minus, że trzeba się zalogować, żeby pisać na czacie i wpisać swoje imię. No co, on nie umie wpisać swojego imienia na czacie? Znaczy nie musi wpisać swojego imienia. Wypinkoletą popinkoloną grę, jak nadal
będzie wypinkalać. To jest komentarz tak na siłę zrobiony, bo chcą, żeby ta już gra nie była tak popularna. Na siłę to jest zrobione. Nie polecam. Aktualizacja nie chce się pobrać. Naprawcie to, dam 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć tylko. Okej. 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 Ta gra jest koszmarna, nie zdziała. No chyba nie, bo działa. Nie mogę pobrać aktualizacji. No chyba nie, bo się da. Kupiłem PT4 aktualizacji i teraz je usunęło. No to akurat jest smutne. Ja grałam to... Bla, 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 bla. I mnie wywalałem oraz mnie impostory mnie zabijały. Mnie ta gra jest głupia i... Ludziki złe. Okej. Okay. Przygra w to ponad 100 tysięcy razy i za każdym razem ją wywalają bez totalnego powodu. I impostorzy mnie ją zabijają. Czyli dokładnie to samo, co w tej grze chodzi. No, plus jeden normalnie, ale mądry to jest. Co chwilę mnie wyrzuca z gry. No, fajnie. Gdy jesteś sus, to cię wywalą. No, Dawid, no nie wytrzymam. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No dobra. No dobra. Więc właściwie to tyle. Mam pomysł. Napiszę im opinię. Dam 5 gwiazdek. Napiszę tak. Drodzy użytkownicy Among Us. Chciałbym powiedzieć, że gra jest super, a ci, co piszą jedno i dam pauzę, bo nie wiem, gwiazdkowe komentarze piszą je na siłę i bez powodu. Bez powodu. Czytałem jedno gwiazdkowe komentarze i aż chcę mi się śmiać, że przeklinają, bo nie umieją się zalogować. Na swoje konto na gry play. Nie wiem, jakim głupim trzeba być człowiekiem, żeby nie umieć zalogować się na swoje konto. Żenada i polecam tą grę.
Okej. Drodzy użytkownicy Among Us, chciałbym powiedzieć, że gra jest super, a ci, co piszą jednogwiazdkowe komentarze, piszą je na siłę i bez powodu. Czytałem jednogwiazdkowe komentarze i aż chce mi się śmiać, że przeklinają. Bo nie umieją się zalogować na swoje konto na gry Play. Nie wiem, jakim głupim trzeba być człowiekiem, żeby nie umieć zalogować się napiszę własne, żeby było bardziej poważnie. Własne konto, że no daję, polecam tą grę. Nie hejtujcie. Okej. No i wszystko się zgadza. Opublikuj. Gotowe. Opinia prawdziwa, prosto z serca. Nie hejtujcie z tej gry, bo to naprawdę nie ma sensu. Cześć.